It's me, Murphy, your favorite instructor. I've come to supervise your first swimming lesson. This baby will show you the basic movements. Dive in and try to follow. Moi drodzy, piękny, przepiękny soundtrack nam tutaj teraz przygrywa. Obecnie miejsce, w której teraz jesteśmy, ono bodajże się chyba nazywało Równina Minizaurów, coś takiego. Tutaj mamy do zebrania 30 lumów oraz 0 klatek, więc tak, Ameryki to nie odkryłem. Aczkolwiek, żeby nie popełnić błędu merytorycznego, zaraz do was wracam i upewnię się, czy aby na pewno ta lokacja nazywa się Równina Minizaurów. No i jestem z powrotem, tak jest, to jest Równina Minizaurów, czyli jeden ogromny hub. Nie ma tutaj jakby poziomów w hub worldzie, tak jak to było w normalnym Raymanie 2, tak jak to było w Raymanie 2 na PS1 czy w Raymanie 2 na PC, że mieliśmy po prostu taką, wiecie, taki świat, gdzie mogliśmy sobie po prostu wchodzić do portali. Tutaj jakby musimy szukać dróg do poziomów, ponieważ to jest jeden ogromny poziom, w którym musimy szukać tych innych poziomów, czyli wiecie, poziomów takich jak, nie wiem, no, żelazowe góry czy coś takiego. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Czyli w ramach tego, jeszcze raz, ostatni raz przypomnę, musimy po prostu szukać odpowiednich poziomów, żeby robić je po kolei. Bo to jest jeden taki ogromny hub. No i teraz uczymy się pływać. Bardzo ogólnie fajne, bardzo mi się to podoba. Tak, Murphy tutaj nam tłumaczy, że te bąbelki to jest jakby nasz tlen, tak więc tutaj w tej gierce nie doświadczymy niebieskich lumów. One zostały z tej gierki kompletnie wykasowane, a raczej w ogóle nie pojawiły się w tej gierce. Więc musimy po prostu sobie korzystać z tego, że mamy takie bąbelki, które nam tlen odratują. O, i tutaj na przykład są spadki FPS-ów, bo tutaj nawet z tego co wiem, też na konsoli są problemy. No i teraz musimy wcisnąć L2 i w ten punkcik sobie strzelać. Musimy aż 7 razy, tak więc... Ponieważ nie jest to jakby super interesująca czynność, to może wam opowiem, jak ja tę gierkę poznałem. Moje wspomnienia z tą gierką są następujące. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy czasy świetności miały takie gry jak właśnie Rayman 2 na komputery, czy nawet Rayman 1, bo u mnie sporo kolegów grało w Raymana 1. Tak, miałem w ogóle nie wchodzić postacią w dialogi, ale tutaj jedyne co Murphy powiedział, że musimy się udać do The Stone Circle. Tam będą na nas Tinsinowie czekać i zlecą nam kolejne zadanie. Zresztą możemy sobie wcisnąć, tak jak widzicie, select i tutaj macie między innymi rozpiskę, jakbyście nie wiedzieli, gdzie iść. No i w czasach świetności Raymana 2 na PC i na PS1 to sporo moich kolegów w tamtych latach, właśnie to był 2001-2002 rok, miało już swoje PlayStation 2 i właśnie sobie pykali już w trochę nowszą wersję, tak zwany remake, czyli Raymana 2 Revolution. Ja na początku nie byłem do końca przekonany do tej gierki, bo uważałem, że to było zbyt wielkie, jak to się mówi, zbyt wielka zmiana w zasadzie tutaj została wprowadzona, zbyt dużo rzeczy. Ta, tutaj nas dziecko... Musimy uważać po prostu na piratów, którzy będą nas co jakiś czas atakować. Tu swoją drogą mamy takie znaki, które będą nam mówić, gdzie dokładnie idziemy. Lecimy teraz do The Stone Circle. Mamy tam jakby możliwość jeszcze dostania się do Hat Kili oraz The East Plain. Tutaj natomiast możemy sobie już iść do The Pier. The Pier. To są w ogóle te minizaury, tak by the way. Te tutaj właśnie cosie. Więc lepiej na nie uważać, bo one czasami też mogą zaatakować. A tu z kolei idziemy do The Fairy Glade, czyli Czarodziejska Polana, nasz pierwszy poziom, który również będziemy i tutaj robić. Kończąc moją historię. I wyglądało to w sposób taki, że ja na początku nie byłem przekonany do Revolution, bo mówiłem, że to jest za bardzo udziwniona wersja gry. Potem z kolei coraz bardziej się zacząłem przekonywać i dziś uważam, że pomimo wad, bo ta gra ma trochę też wad, o których również wspomnę, myślę, że to jest jedna z najlepszych wersji Raymana 2. Może obok będzie jeszcze wersja na Dreamcast, ale tak to zdecydowanie definitywny Rayman 2. Sam nawet ojciec Raymana, czyli Michel Ancel, wspomniał nawet o tym, że jest chyba nawet dumny z Raymana Revolution i co więcej stwierdził, że Rayman Revolution jest tym kanonicznym Raymanem 2, czyli po prostu inne wersje Raymana tak jakby były niekanoniczne. Ale to gdzieś tam pamiętam, że o tym wspominał. Jak znajdę gdzieś wywiad czy coś, to wtedy wam podlinkuję. Innymi słowy, dostaliśmy teraz zadanie, by iść do Czarodziejskiej Polany w celu uratowania Lee, ponieważ Lee oraz Globok zostali porwani, co nam jeden z Tinisinów tutaj podpowiedział. No i teraz musimy udać się do The Fairy Glade, by uratować Lee, bo Globoksa na razie jeszcze nie będzie, niestety Globoksa dopiero później się uratuje. No i czasami właśnie przy takich sekwencjach gra lubi sobie zwalniać. Trochę tego nie kumam, no ale staram się to zrozumieć. Na szczęście zaraz FPS-y wracają do normy. No i cóż, jeżeli chodzi o moją historię poznania Raymana Revolution, to jest dosyć taka, no można by powiedzieć, ciekawa. Ja też zresztą do końca tak dokładnie nie pamiętam. Mniej więcej to, co zapamiętałem, to wam powiedziałem. Wiem, że naprawdę w 2014 roku, jak zaczynałem przygodę z let's playami i to tym bardziej z Raymanem 2, to byłem mega zafascynowany, że jeden z moich widzów, w sumie nie wiem, czy teraz śledzi dalej moje poczynania, ale Vic Susan, kiedyś pamiętam, że robił serię z Revolution i mega się podjarałem, że ktoś na polskim YouTubie chce robić Revolution i pamiętam, że jeszcze w 2014 bardzo się cieszyłem, jak Blaise Hawker, zwany teraz jako Mr. Chomsky, robił również serię z Raymana Revolution. Szkoda, że nie skończył. Może kiedyś Chompeł zabierze się za Revolution. Swoją drogą pozdrawiam cię, stary, a my lecimy z Czarodziejską Polaną. I szczerze, to jest coś, co ja lubię bardzo w Revolution. Zamiast wchodzić przez portal, po prostu sobie Rayman z Równiny Minizaurów wchodzi do tego poziomu. To jest coś, co ja mimo co lubię. Czarodziejska Polana zmieniła się praktycznie nie do poznania. W sensie nie jest to samo, co było w wersji na PS1. Bo jak pamiętacie, w wersji na PS1 ten poziom był bardzo mocno okrojony. Co mam na myśli? Chociażby to, że umówmy się, że to jeszcze było, bo to jest element, który również się pojawił w wersji na PS1. Aczkolwiek, pamiętacie, w wersji na PS1 tutaj był grzyb, który cię wybijał do góry. W wersji natomiast PC i nawet w Revolution mamy coś na rodzaj takiego właśnie przejścia i mamy sekwencję, która nigdy nie pojawiła się w wersji na PS1. Czemu? Być może Ubisoft Shanghai nie potrafiło zaimplementować, być może ograniczenia sprzętowe. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jest to sekwencja, która jest wypełniona piraniami, jak widzicie zresztą. I tutaj znowu w dupę dostałem, trzeba się ogarnąć. To jest poziom, którego niestety również nie zrobimy na 100%. Nie ze względu na to, że ja nie wiem, jak zdobyć tutaj resztę klatek ani nic, tylko po prostu nie mamy nawet możliwości dostania się do tych klatek i do lumów. Ponieważ będzie jedna sekwencja, którą pokażę, która również została w Revolution wycięta i tej sekwencji również nie było w wersji na PS1, ale do tego oczywiście na spokojnie sobie przejdziemy. Szkoda, że tej sekwencji w wersji na PS1 nie było. Tak, tutaj mamy również robopirata zielonego, który w zasadzie jedyne czym się różni to tym, że ma trochę więcej HP, jest w zasadzie na 2 hity, bo nawet się nie musiałem starać. Robopiratów jest od groma w tej wersji gry i uwierzcie mi, będą też tacy, którzy będą naprawdę cię ostro triggerować i w tej wersji gry będzie ich po prostu od cholery. Pierwsza z takich wad, co mi się bardzo nie podoba w Revolution, jest to, że często trzeba, żeby wcisnąć przycisk, na przykład tak jak teraz, trzeba po prostu w niego centralnie wycelować. W innych wersjach gry tego nie było, co troszeczkę jest no przykre moim zdaniem, że postanowili pójść w taką stronę, że taki, nie wiem, pseudorealizm chcieli zrobić z tego. No ale no dobra, no jak chcą iść tę ścieżką, to proszę bardzo, ja jakby nikogo tutaj nie zmuszam. Zanim polecimy tutaj przez te bramy obok dzieciaków Globoxa, to pokażę wam sekwencję, która nie była nawet w wersji na PS1, a warto ją tutaj również pokazać, bo ona była w wersji na PC, Dreamcasta i wielu, naprawdę wielu innych wersjach tej gry. Mianowicie jest to ta sekwencja. Pierwotnie tutaj były niebieskie lumy, multum żółtych lumów oraz właśnie klateczka, tak jak tutaj. Niestety, no mówię, no tego nie ma w tej wersji gry, bo tutaj mamy tylko 3 żółte lumy i w zasadzie bąbelki, które nam odratują tlen. Jak długa będzie dzisiaj sesja? Tego nie wiem. Zobaczymy. Jak będę miał ochotę, to nawet przejdę dzisiaj może do pierwszej maski i na tym zakończymy. Dlaczego mówię, że to będzie jeden z dłuższych let's play? Ponieważ sądzę, że zrobienie 100% w tej gierce trochę nam zajmie. A też będę chciał pewnie te minigierki pokazać, czyli... bo jednak warto je pokazać. Z tego co pamiętam, w wersji na PS1 tutaj był tylko tekst, a dzieciaki Globoxa się nie odzywały, więc mamy kolejne takie urozmaicenie. O tak, teraz sekcja, która w zasadzie... pamiętam, że była moją ulubioną w wersji na PC. Ta i w ogóle ta muzyka bardzo często gra. Oj, przepraszam, ta muzyka bardzo często gra, kiedy chcesz walczyć z piratami, nie wiem czemu. I to chyba tylko z tym typem piratów, aczkolwiek mogę się mylić. Nie pamiętam tutaj dokładnie. I co, i teraz lecimy sobie tutaj, bo trochę głupio ominąć te lumy, które są tutaj. O, dokładnie, tutaj jest 1 żółty i 2 czerwone, a wbrew pozorom te czerwone jednak ratują twoje HP, nie? Co warto też wspomnieć. Ej, powiem wam szczerze, bardzo przyjemnie mi się komentuje Revolution. Ale to też nie jest tak, że o, nie mam pomysłu na inną serię, więc kolejny port Raymana 2 robię. Bo wiem, że tutaj niektórzy będą zwracali uwagę, że przecież na Crowzaibatsu robiłem wersję na PS1 z chłopakami. Tak, zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, ale z drugiej strony w końcu chciałem się zabrać też za Revolution. Szkoda, że tutaj kamery nie mogę odwrócić, fajnie by było. Bo ja widziałem, że tu był fioletowy lum. A widzicie, nawet nie mogę w niego trafić. A tu skubany, kurde. Chyba mamy jeszcze za słaby ten, poziom pięści. Aczkolwiek mogę jeszcze raz spróbować w ramach tak zwanego eksperymentu naukowego. Ale jak z tego nic nie wyjdzie, no to trudno się mówi. No a widzicie, jakby... te strzały z pięści przenikają przez to kółko, więc prawdopodobnie będziemy musieli mieć ostatni poziom pięści tutaj, żeby wrócić i wtedy zebrać te lumki, które na nas czekają. Szkoda, ale niestety nie można mieć wszystkiego, jak to mawiają. I w taki oto sposób kończy się pierwsza sekwencja. Druga sekwencja za chwilę się zacznie, więc spokojnie, nie macie o co się martwić. No i właściwie już zaczynamy tą drugą sekwencję. No i po raz kolejny walka z piratem, którego nie było w żadnej innej wersji gry, tylko po prostu tutaj się pojawił. Tutaj mamy również caterpillary, czyli takie właśnie istoty, które sobie wychodzą z takich właśnie krat. One, jak widzicie, mają bardzo wkurzony wyraz twarzy. W wersji na Dreamcasta mają jakiś taki dziwny, głupkowaty wyraz twarzy. Tak więc no... nie rozumiem, dlaczego ten dźwięk się akurat teraz odpalił, ponieważ... nic nie odblokowałem, no ale okej. Swoją drogą odgłosy zdobywania żółtych i czerwonych lumów są również wzięte z wersji na PC-ta, ponieważ z wersji na PS1 mieliśmy praktycznie, wiecie, takie odgłosy, jakbyśmy faktycznie lumy zbierali. W sensie takie, wiecie, no takie lekko mówiąc jęczenie. No tutaj na razie mamy właśnie z wersji na PC. Tutaj chyba będzie droga wypełniona tylko czerwonymi, więc nie mamy o co się martwić, że coś pominiemy. W przeciwieństwie do wersji na PS1. Ta, tutaj będziemy potrzebowali jedną umiejętność, która pozwoli nam zdobyć nie tyle co klatkę, co jeszcze lumy, tak więc na razie niestety jej nie posiadamy. Co za tym idzie, nie możemy się tam dostać. Zresztą to jest chyba jedno z tych miejsc, gdzie możemy tam normalnie na legalu się dostać, w przeciwieństwie do wersji na PS1, gdzie praktycznie były jakby tutaj kraty, ale nic w zasadzie nie było za tymi kratami. Tak więc mamy tutaj pełną sekwencję. No i zrobiłem coś, czego w zasadzie nie chciałem robić, no ale no dobra, niech będzie. Ogólnie pamiętam, jak też polski gamer robił let's play z Revolution i bardzo mocno narzekał na Revolution. Czy słusznie, czy nie, Olek jakby wypowiedział się chyba dosyć jasno w swoim tam temacie. Ja oczywiście szanuję za odmienne zdania, aczkolwiek nie zawsze się z nim zgadzałem odnośnie Revolution i dalej podtrzymuję swoje stanowisko, że troszeczkę chyba zbyt ostro w niektórych momentach pojechał po Revolution, ale to takie moje osobiste oczywiście zdanie.